kochani, dzisiaj zapraszam Was na mały haul tak naprawdę z ostatniego weekendu. Jedna paczka przyszła mi po weekendzie zaraz, zamawiałam w weekend. Kilka rzeczy kupiłam będąc na zakupach, niestety nie wszystko co bym chciała, ale kilka rzeczy się znalazło. Plus pokażę Wam jedną rzecz, która jest kompletnym wkurzeniem ostatniego tygodnia. Także jeżeli macie ochotę obejrzeć haul, to zapraszam. Tak jak wspominałam, mam trochę zakupów, ale zacznę od rzeczy, która mnie bardzo wkurzyła. A ponieważ na eBay zamówiłam do swojego telefonu to szkło hartowane na ekran. I to były zestawy dwa te szkła plus silikon na tył. Silikon na tył nie był mi potrzebny, bo ja mam specjalny silikon na tył, który jest z grubszymi rogami, że w momencie, jeżeli telefon spadnie, żeby nie uległ tak zniszczeniu. Więc silikon na tył, który przychodzi łącznie z tym szkłem, jest po prostu tak tandetny, że nawet nie będę tego komentować. Bardziej zależy mi na tym szkle. I zestaw przechodzi w bardzo fajnym pudełeczku, super, że w pudełku, zamknięte, wszystko bezpiecznie. Przechodzą dwa szkła w zestawie i zamówiłam szkła, które miały być całkowicie czyste, miały być clear. I co się okazuje? Tadam, tadam! Ale szkło niestety nie jest przezroczyste całe. Oczywiście szkło, które wypada na telefonie, jest przezroczyste. I tak, o ile tak Wam pokazuję, to rzeczywiście widzicie, że ono jest przezroczyste. Natomiast jeżeli pokażę Wam na telefonie, ta ramka jest srebrna. Ta ramka jest po prostu srebrna i na czarnym telefonie wygląda gorzej niż tragicznie, niestety. A do tego wszystkiego, jeszcze oprócz tego, że ona ma srebrną tą ramkę, to pod tą ramką, o ile ma się dotrzymać na takiej warstwie silikonowej, tak, w momencie kiedy przykładamy, to tu z brzegów, z tych wszystkich brzegów, wybaczcie, bo patrzę w podgląd, czy Wam dobrze pokazuję, z tych wszystkich brzegów, na tym jest jak gdyby dwustronnie klejąca taśma. Więc nieco Wam niezadowolona, nawet bardzo niezadowolona, ale mówię, no pomyłki się zdarzają, pudełko było kompletnie zapieczętowane, zamknięte, więc na pewno najzwyczajniej w świecie producent, który to robił i który chował w te pudełka, no zdarzają się pomyłki, tak? Więc napisałam do nich, że jest pomyłka, że to jest srebrne, a nie przezroczyste, że ja mogę im to odesłać, że nie ma dla mnie problemu. Ale chciałabym otrzymać całkowicie przezroczyste. Więc sprzedawca powiedział, żebym przesłała mu zdjęcia tego, jak to wygląda, i wtedy podejmą decyzję, czy zwrócą mi pieniądze, czy może wyślą jeszcze raz. Więc wysłałam mu zdjęcia tego, zaznaczyłam, o co mi chodzi, no i doszli do wniosku, że okej, oni widzą problem, w porządku, i wyślą mi jeszcze raz towar. No i wysłali mi jeszcze raz takie samo pudełko, takie samo szkło. To jest bardziej wypalcowane, bo je dokładnie oglądałam. Dokładnie ten sam problem, dokładnie znowu, ponownie srebrna ramka, ponownie taśma dwustronna, czyli wysłali mi dokładnie to samo. Co prawda oczywiście na opakowaniu jest napisane, że to jest całkowicie przezroczyste, w rzeczywistości jednak nie jest. Także mam dwa opakowania i dwa case'y na tył telefonu, których ja kompletnie nie będę używać, są kompletnie mi do niczego. Ja ich naprawdę nie potrzebuję i wysłałam do nich jeszcze raz wiadomość, że dziękuję bardzo za ponowną przesyłkę, ale ponownie jest ten sam problem. Problem się nie rozwiązał, ponieważ szkło ma dalej srebrną tą obwódkę, którą na telefonie niestety widać. Zwłaszcza, że to jest czarny telefon, znaczy z czarną tą obudową dookoła i to po prostu widać, to wygląda okropnie, bo to nie jest całkowicie srebrne, także nie przebija to, co jest od spodu, tylko to wygląda okropnie, jakby ten telefon był brudny, nie wiem jak co, no wygląda to fatalnie. Ale niestety osoba, która odpisuje na maile, musiała się zmienić i kompletnie nie rozumie albo języka angielskiego, no ale nawet jeżeli nie rozumie i jest to Chińczyk, który siedzi po drugiej stronie, bo zakładam, że pewnie tak jest, pomimo że firma z nazwy i z miejsca jest angielska, ale to jeszcze o niczym nie świadczy tak na dobrą sprawę. Mógłby użyć chociażby translatora, nawet Google, który nie jest najlepszy, ale cokolwiek by zrozumiał. A facet mi odpisał, że dziękuję za zwrócenie się z problemem do nas. Skoro istnieje taki problem, to my wyślemy Ci jeszcze raz przesyłkę, która będzie monitorowana również przez CCTV. CCTV to jest taka miejski monitoring kamery, która idzie do głównego jakiegoś tam No i jeżeli coś się dzieje na ulicy, tak, informują policję i tak dalej, co w ogóle jest jakimś absurdem, co on chce kamerę w to włożyć, to już w ogóle jest jakaś kompletna bzdura, którą ja pierwszy raz w życiu słyszę, ale wydaje mi się, że on zrozumiał, że ja nie dostałam tych przesyłek, gdzie napisałam wyraźnie, że przesyłkę otrzymałam, dziękuję. Niestety problem występuje ten sam i ramka jest dalej srebrna. Wysłałam zdjęcia, więc nie wiem, co tutaj można było nie zrozumieć. No, wszyscy rozumieją, tylko nie rozumiem. Być może to jest chęć wzięcia klienta na przetrzymanie. Zobaczymy, jak się rozwinie. Jeszcze raz wysłałam wiadomość, że ja nie chcę kolejnej paczki. Ja mam dosyć paczek od nich. Albo sprawdzą przesyłkę, zanim mi ją wyślą i będzie całkowicie czyste szkło, bo takie szkło jest na ich aukcji i jest tak opisane i jest takie zdjęcie. Albo niech mi zwracają pieniądze, ja mogę im to odesłać, bo ja tego nie chcę. Dogadać się póki co nie możemy. Gdzieś mi to w ogóle spada, nieważne. Dogadać się póki co nie możemy, bo facet czy kobieta, czy kto tam siedzi, kompletnie tego nie rozumie. A teraz przejdziemy do fajnych i miłych rzeczy, czyli coś bardziej kobiecego, coś bardziej interesującego. Zacznę może od rzeczy, którą ja Wam pokazywałam już na Instagramie. I jest to torebka od Michaela Korsa. Jest to Jet Set z tą kieszenią, pocket. Jest to wielkość large. Powiem szczerze, że myślałam, że ta torebka w wielkości large będzie, no nie wiem, o tyle gdzieś większa, tak? Że ona będzie większa. Natomiast, no powiem szczerze, że ona nie jest zła, naprawdę. To jest kolor Admiral. Mnie się osobiście on podoba. On jeszcze jest w takim pięknej czerwieni. Ja Wam stawiam tutaj gdzieś zdjęcie, przepraszam, że tu. Jest też przepiękna czerwień, naprawdę, ale czerwień mnie za bardzo do niczego nie pasuje, więc wybrałam ten kolor. Natomiast czarna torebka z tego wygląda bardzo, nie wiem, jakoś tak nieciekawie wygląda, więc pomimo, że ja lubię czarne rzeczy, to wybrałam jednak tą torebkę. I dlaczego? Dlatego, że ona ma tą kieszeń, która mi się osobiście przyda, żeby tam jakiś bilet, jakiś dokument, coś włożyć na szybko. Jest fajna w środku, być może Wam zrobię jakąś taką krótką recenzję, pokażę Wam jakoś bliżej tą torebkę. Sorry, bo mi te uszy tak... Oprócz tego ma tylko tą zawieszkę, którą zawsze można odpiąć i w tym momencie nie ma tych napisów Michael Kors i coś tam. Owszem, tu jest napis na tym zatrzasku, na wszystkich... takich drobnych rzeczach, łącznie z nóżkami, ale nie wali to tak po oczach, także jeżeli będzie mi to przeszkadzać, to najzwyczajniej w świecie to po prostu odepnę i nie będzie waliło po oczach tym korsem, który, no bądźmy szczerzy, no on jest już wszędzie, wszyscy go mają, natomiast ja potrzebowałam po prostu torebki, która będzie się troszeczkę lepiej trzymać niż takie zwykłe torebki, plus oczywiście gwarancja na tą torebkę, że jak gdyby coś się z nią działo, no to wówczas można ją reklamować. No i dodatkowo cena też nie była jakaś strasznie oporowa, więc doszłam do wniosku, że mi się przyda i po prostu stwierdziłam w końcu, że ją zakupię. Oczywiście ona jest z tej skóry safiano, a powiem szczerze, że ona w dotyku to taka trochę plastikowa. Także to torebka. Fajne są te nóżki, bo one rzeczywiście, jak widzicie, jest ten odstęp między torebką a nóżkami. No ja jestem ogólnie z niej zadowolona. Teraz przejdziemy sobie do kilku rzeczy może... Znaczy kupiłam kilka rzeczy kosmetycznych. Byłam w Bootsie, chciałam kupić z NYX-a sobie pomadkę i mam ją dzisiaj na ustach i to jest ten Soft Matte Lip Cream. I jest to, kochani, numerek SMLC33 Manila. To jest taki bardzo, bardzo letni kolor, on bardzo fajnie wygląda na ustach, naprawdę, uwierzcie mi, zwłaszcza jak jest słoneczna pogoda. No ja mam go dzisiaj na sobie i mnie się osobiście mega, mega podoba. Ja mam wrażenie, że troszeczkę przekłamuje mój aparat, jeżeli chodzi o kolor. Jeżeli chodzi o kolor, jak ja Wam zbliżam, to mam wrażenie, że jest przekłamany. Zaraz zobaczymy. Tak, jest troszeczkę przekłamany, jest bardziej w czerwień wpada, natomiast to jest taka... To jest taki pomarańcz, koral z nutką różu. No ciężko mi jest określić ten kolor tak naprawdę do końca, ale on jest naprawdę, naprawdę świetny na to. Także jeżeli macie ochotę, to naprawdę polecam. Chciałam kupić z NYX-a całą tą paletę do konturowania twarzy. Niestety w Bootsie, w którym ja byłam, tej palety nie było. Znaczy była jedna, która była gdzieś tam rozsypana lekko. Nie wiem, chyba ktoś nią rzucał, czy miała jakiś wypadek i najzwyczajniej w świecie. Po prostu jej nie kupiłam, a nie chciało mi się jechać już do drugiego do drugiego sklepu. Oprócz tego jeszcze taka bluzeczka, którą ja już mam na sobie. Tutaj tylko takie zdobienie, ona jest tutaj, jak widzicie, lekko szczepiana, taka pomarszczona na biuście i dalej jest prosta, ale to ta bluzeczka mnie kosztowała 2 funty. Ja ją dorwałam w jakimś charity shop. W ogóle była nowa, była z metką. Nic poza tym nie znalazłam, ciekawego nie było, a taka bluzka zawsze się przyda. Kolejna rzecz, którą kupiłam, ale to już Superdrug. W Superdrug kupiłam puder z Mua Makeup Academy. To jest po prostu najzwyklejszy w świecie, najzwyklejszy, najtańszy puder za funcika. Zobaczymy, czy on się będzie sprawdzał, bo powiem szczerze, że ja słyszałam kilka opinii na temat tego pudru i kilka osób mówiła, że jest naprawdę niezły, także... Szczerze mówiąc, był tester. Dotykając go, muszę powiedzieć, że był całkiem nieźle zmielony. Jak na puder jest w ogóle za funta, to jakiś szok. Także zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał, czy on w ogóle jest wart cokolwiek. Aczkolwiek za funta płakać nie będę. I w Superdrug, co jeszcze kupiłam? I w Superdrug jeszcze kupiłam, kochani, tak patrzę. W Superdrug jeszcze kupiłam paletkę z Revolution Make Up Revolution London, Neutrals kontra Neutrals. To jest nowa paletka, która od nich wyszła, jest bardzo popularna, się zrobiła i reklamowana bardzo przez Revolution. To jest bardzo, powiem szczerze, podoba mi się to matowe opakowanie. Tutaj plastik z tyłu jest błyszczący, to matowe opakowanie i już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Ma duże lusterko, cała ta część to jest lusterko, więc ja sobie je zakryję. Tutaj oczywiście nazwy wszystkich cieni. Do tego wszystkiego ma pędzelek. Taki, powiem szczerze, no taki sobie. Bardzo mi się ta paleta spodobała właśnie patrząc po zdjęciach i mówię, muszę wypróbować, a koszt naprawdę bardzo przyjemny, bo 6,99, więc 7 funtów myślę, że jest niezły. Zastanawiam się, być może Wam zrobię w ogóle recenzję tej paletki i może jakiś makijaż, zrobimy swatche, obejrzymy dokładnie, jak ta paletka wygląda. Oprócz tego, czy ja jeszcze w Superdrug coś kupiłam? Słuchajcie, bo mam wszystko w jednej paczce. Czy jeszcze w Superdrug coś kupiłam? Nie wiem, powiem szczerze. Chyba nie, chyba nic już nie kupiłam w Superdrug. Oprócz tego jeszcze dorwałam sobie pędzelek do brwi. Tu jest pędzelek, który malujemy, a tutaj po prostu ten grzebyk do wyczesywania, bo gdzieś po prostu, znaczy mam pędzelki, natomiast nie mam tej szczoteczki. Szczoteczkę mam przy kredce do brwi, ale ona jest taka kiepska, a to jest dosyć długie i dosyć fajnie wygląda. Zapłaciłam za to funt, więc w ogóle super opcja. Tutaj mam jeszcze jeden błyszczyk, to jest błyszczyk z Max Factor i to jest taki typowy błyszczyk Max Effect Gloss Cube. Jest to kolor 08. Jest naprawdę, ma niby jakieś drobinki, ale na ustach, słuchajcie, jest bardzo przyjemny. On daje lekki kolor. Ja tutaj spróbuję Wam pokazać. Daje leciutki kolor. Pachnie, w sumie nie pachnie, no w sumie nie ma zapachu. Daje delikatny kolor na ustach, ale słuchajcie, nie klei się. On jest taki bardzo gładki, śliski, o może tak to określę, a nie klei się, naprawdę jest bardzo fajny i słuchajcie, dorwałam go w funciaku za 1 funta, także super. Ja jestem bardzo zadowolona, muszę Wam powiedzieć szczerze, też już go raz przetestowałam. I jeszcze lakier do paznokci z takimi drobinkami, o, jest to z Nice Ink Special Effect. On będzie fajnie wyglądał na jakimś takim całym jednolitym kolorze, gdzieś tam jako dodatek. Te lakiery są naprawdę fajne. I patrząc w Boots, te lakiery kosztują 12-15 funtów. Więc uwaga, też trafiłam ten lakier w funciaku. Po prostu oni często mają jakąś edycję, która się kończy. Często trafiał nam do funciaków i to jest właśnie taka edycja, która się skończyła, jest świeży, nic się z nim nie dzieje, także spokojnie, jest naprawdę bardzo fajny, ja już go przetestowałam, też fajnie wygląda, na jednym paznokciu go testowałam, więc fajnie wygląda, też za funcika, także Nice Ink i Max Factor też kupiłam za funcika, słuchajcie, Tak dwie rzeczy kupiłam za funcika i jestem z nich bardzo zadowolona. No bo funt, Boże, no szkoda nie kupić, szkoda nie kupić. Przejdźmy może sobie dalej do Primarka. I teraz tak, w Primarku kupiłam pościel. Pościel w takie... Ona jest mocno różowa. Ja powiem szczerze, że nie jestem jakaś zachwycona faktem tego różu. Jest w wielkości king size, czyli 2,30 na 2,20. To jest pościel dwustronna, zaraz Wam przybliżę. Skład jest taki sobie, muszę powiedzieć, bo to jest pół na pół poliester z bawełną. Aczkolwiek, no nie ma tragedii, jeżeli ktoś przyjedzie, albo jakąś tam będę potrzebowała, nie wiem, odświeżenia czy coś. Pościeli nigdy za dużo, ja wychodzę z takiego założenia. Przynajmniej bardzo często zmieniam pościel, więc ja potrafię nawet 2 razy w tygodniu zmienić pościel, a co tydzień to musi być zmieniona. No ja mam takie swoje przyzwyczajenia, ja wiem, że nie każdy tak robi. I ta pościel, kochani, z 13 funtów kosztowała mnie tylko i wyłącznie 5 funtów, więc to jest po prostu mega dobra cena. I tutaj nie wiem, czy dobrze zobaczycie, ale ona jest dwustronna, tak? Czyli ma jeden taki większy wzór i jeden taki drobny. I tutaj jest właśnie ten większy, a tu ten drobniejszy. Za 5 funtów, słuchajcie, super cena, super cena. I była jedyna w tym rozmiarze, reszta była w tej cenie też 5 funtów, ale to były wszystko pościele, które były pojedyncze. W Primarku, no oczywiście kupiłam sobie te waciki, one kosztują 90 pensów. To są te takie większe waciki, ja nawet je otworzę. Pokażę Wam, o jakie mi chodzi. Nie są te zwykłe takie okrągłe, bo te zwykłe okrągłe kupuję albo w Lidlu, albo w Aldim. Chociaż wolę chyba z Lidla jednak. A to są takie większe, gdzie rzeczywiście, no zobaczcie do twarzy, jakie on jest ogromny po prostu. 90 pensów, super do zmywania makijażu, także osobiście polecam. Są one niezłe. Nie ma tragedii jeszcze za tą cenę. Co tu dalej mam? Słuchajcie. Najlepsze jest to, że mój partner, nie wiem czemu, ale nie wyjął jednej koszulki, którą sobie kupił. I mam ją u siebie, więc ją Wam po prostu pokażę. Jak już mam w ręku, to ją Wam pokażę. Jest dużo koszulek męskich za 2,50. Także jeżeli zaplątał się jakiś pan, który ogląda ten haul, bądź wy dziewczyny chcecie dla swojego faceta, to po 2,50 są bardzo fajne koszulki. Jest jakaś z Miami, on ma jeszcze kilka innych tych koszulek, także możecie sobie zerknąć. Ten nadruk nie jest najgorszy, on się nie spiera, bo ma z tej serii koszulki, które już były prane. Jedną ma, która była prana już kilkakrotnie nawet. I powiem szczerze, że naprawdę są niezła. Za 2,50 to w ogóle jest śmieszna kwota. I śmieszna kwota. A zaraz Wam powiem, czy one, z czego są one zrobione, bo nawet wiecie co, nie sprawdzałam. 100% bawełny. 100% bawełny za 2,50. Męska koszulka. A powiem Wam szczerze, że one są tak fajnie wyglądają, że ja myślę, że niektóre dziewczyny, jeżeli lubią t-shirty, dlaczego by nie? Myślę, że one są na tyle fajne, że i dziewczyna może założyć. Ja naprawdę nie widzę w tym żadnego problemu. T-shirt to t-shirt. Kolejna rzecz. A kolejna rzecz to taka zwykła, prosta rzecz, którą kupiłam. To są zwykłe takie leginsy i to są leginsy bawełniane. To są te capri, czyli takie w połowę. Takie w połowę łydki, o tutaj macie na zdjęciu. To jest taki kolor navy, właśnie taki granat. Niestety tych capri nie było w kolorze czarnym, co by mnie najbardziej satysfakcjonowało, no ale wiecie, tak po domu, jak gdzieś tam się sprząta, coś się robi, to takie są bardzo fajne. Ja zresztą i kupiłam też czarne, które mam na sobie, już nie będę Wam pokazywać. Czarne, ale długie, tak? Takie zwykłe, długie. No i te capri, które są granatowe, niestety czarne, były wyprzedane. W Primarku jeszcze kupiłam sobie taką koszulkę. O! Perfect. Z kotem. To jest koszulka nocna, taka dłuższa. Z tyłu jest nieco dłuższa niż z przodu, nie wiem czy Wy to dobrze widzicie, z lekko zaokrąglonym takim brzegiem i jest właśnie z tym super kotem, który mi się mega podoba. O, kot jest super, on jest leciutko, jakbyście mogli zauważyć, jest leciutko w jakimś brokacie. Przepraszam, że ten brokat raz, dwa się spierze, więc nie liczę na niego. W jasnym różu. Taka całkiem przyjemna i koszt jej to jest tylko i wyłącznie 5 funtów. O, zresztą tutaj widać, szukałam po matce, to jest tylko 5 funtów. To są serie z Disneya, były również z myszką Mickey, z myszką Mini. Jest słodka taka karteczka, która przedstawia koszulkę właśnie tak jak ona wygląda, więc ta koszulka ma w założeniu wyglądać w ten sposób. Jest naprawdę fajna, w składzie jest 100% koton, czyli 100% bawełna, także ekstra. No i ona rzeczywiście jest bardzo przyjemna w dotyku, także super, 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 bardzo mi się podoba kot. Jestem za. I kochani, z Primarku to by było na tyle. No i tutaj co mam jeszcze, jedną tylko drobną tartę kupiłam zapachową z Yankee Candle. Bardzo mi się podoba ten zapach. Nie wiem, jak wcześniej na niego nie trafiłam, bo mi się bardzo podoba. I jest to zapach marokański, olejek arganowy. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo przyjemny. No, ładnie pachnie. Mi odpowiada, więc na pewno będę używać. Szczerze mówiąc, nie bardzo mogłam znaleźć coś dla siebie, aczkolwiek w każdym razie są przeceny w sklepach Yankee Candle świec, także jeżeli ktoś poluje obecnie na świece z Yankee Candle, to koniecznie odwiedźcie sklepy, bo są w tym momencie są przeceny. Zresztą wszędzie są przeceny. Wszędzie są przeceny. I dalej już idziemy, wędrujemy sobie do Tk Maxx i na Tk Maxx będziemy kończyć. I co tutaj mam? Tutaj mam gąbkę koniak, która w teorii jest przeznaczona dla dzieci, ponieważ to jest większa gąbka i ona ma służyć do mycia całego ciała. Moja gąbeczka koniak, którą ja używałam do twarzy, niestety ale uległa zniszczeniu, ponieważ ten sznureczek, który jest przy gąbeczkach najczęściej, żeby móc gdzieś zawiesić, spowodował to, że gdzieś nim zahaczyłam i rozerwałam kawałek tej gąbeczki, więc gąbeczka po prostu najzwyczajniej w poszła do kosza. I będąc teraz, zobaczyłam, że jest gąbeczka do mycia ciała, to jest ogólnie baby sponge, czyli do mycia ciała dla dzieci. Nie ma tego sznureczka i powiem szczerze, że stwierdziłam, że w ogóle fajna rzecz. Ja uwielbiałam tą gąbeczkę do twarzy, więc ta jest po pierwsze większa i można nią też umyć ciało, więc stwierdziłam, że kupię, a jej koszt to był 3,99, bo mam na tym naklejkę niby z 10 funtów i 99 pensów na 3,99, także z 11 funtów na 4, całkiem niezła cena. Zobaczymy, jak ona się sprawdzi, ja jej jeszcze nie otwierałam, jak się będzie spisywała. Kolejna rzecz, którą też kupiłam w Tk Maxx, to są jakieś maseczki koreańskie z witaminą E, Velvet Mask Skin Anti-Wrinkle and Protection. To są maseczki jakieś koreańskie, które też trafiłam w Tk Maxx. W ogóle za kompletnie śmieszną cenę, bo tylko funt 99. I szczerze mówiąc zastanawiałam się, no strasznie duże opakowanie. Tutaj nie bardzo mogłam znaleźć w opisie, ile tych maseczek jest. Mówię, tam jest jedna maska, tam jest coś do rozrobienia. Nie byłam pewna, jak to będzie wyglądać. I po otworzeniu okazało się, że jest 5 maseczek w płachcie, które są w tych folikach. I co jest najśmieszniejsze, one mają super ten kształt właśnie tej strzykawki tutaj. No nie wiem, no, to jest głupia rzecz, bo to jest tylko opakowanie, ale jest takie słodkie. Cena jest super, 99. Natomiast patrząc na skład, nie sprawdziłam go do końca, przyznaję się, w Tk Maxxie. Niestety znalazłam tutaj parabeny. Zapraszam Was na filmik w ogóle o maseczce w płachcie z Garniera, którą ja osobiście troszeczkę zjechałam i no jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie, będziecie wiedzieć, dlaczego nie będę się rozwodzić. Tam też są parabeny i to jest duży minus maseczek moim zdaniem, aczkolwiek skład tej maseczki oprócz tych parabenów jest naprawdę bardzo dobry, więc za funt 90 mam 5 maseczek z bardzo dobrym składem, to są maseczki koreańskie, w stosunku do za funt 50 w przecenie maseczki Garniera, która ma skład, który nadaje się tylko i wyłącznie do kosza. Co ma ta maseczka? Ta maseczka ma wyciąg z winogron, ma wyciąg kawiar ekstrakt, tomato fruit ekstrakt, ceramidy, kwas hialuronowy, hydrolizowany kolagen, alantoinę i coś tam jeszcze. Nie wiem, nie umiem tego rozszyfrować. Także skład jest świetny, funt 99, czyli niecałe 2 funty za 5 maseczek. Zobaczymy jak się będą sprawdzać, na pewno ja Wam dam znać, bo jeżeli będą dobre, to świetna cena. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Tk Maxx, jest to dosyć ciekawe małe urządzonko za całe 5,99. Jest to soniczno-joniczne urządzenie, nie wiem jak to do końca Wam przetłumaczyć. W każdym bądź razie ma pomagać w tym, aby krem pod oczy bądź krem do ust był wprowadzony głębiej w naszą skórę. Pudełko wywalam. Wygląda ono tak, ja już je... Trzeba włożyć w nie baterię. To jest malutki paluszek, ten, który używamy do pilota. Tu jest jedną sztukę się wkłada. Wygląda to w ten sposób. To jest takie małżonko. Tu ma nagłówkę, no, ochronkę. To jest całe plastikowe. Ten wierzch też jest plastikowy. I teraz tak, przy dotknięciu ze skórą, dotknięciu tego i dotknięciu ze skórą, to zaczyna drżeć. No i pojawia się tutaj, nie wiem, nie widzicie pewnie, takie światełko czerwone. I to drży. Rzeczywiście powiem Wam szczerze, że używając tego koło oczu, czy koło ust, jest to naprawdę mega przyjemne, muszę Wam powiedzieć. Potestujemy, zobaczymy. Być może przyjdę do Was z recenzją tego produktu, jeżeli macie ochotę. Na pewno się jeszcze odezwa odnośnie jego, bo jeżeli to jest dobry produkt, to za 5,99 żyć nie umierać. Super. Zresztą ja widziałam gdzieś produkty, które miały działać na tej samej zasadzie, one były znacznie droższe. Więc no zobaczymy. Jeżeli się sprawdzi, to super. No i kochani, to wszystko. To wszystko, nic już tu więcej nie ma, nic, chyba że o czymś zapomniałam, co mi się może zdarzać. To są wszystkie zakupy, ja jestem z nich bardzo zadowolona, co prawda miałam jeszcze kupić tą paletkę do konturowania z NYX-a i jej po prostu nie kupiłam, bo jej nie było w normalnym stanie do użytku. Oprócz tego myślę, że zakupy takie całkiem ok. Jeżeli coś Wam się spodobało, jeżeli chcecie o coś zapytać, to zapraszam w komentarzach. Na pewno odezwę się do Was niedługo ze swatchami, jeżeli chodzi o kolory paletki. Odezwę się też za jakiś czas odnośnie tego produktu, no ponieważ myślę, że jest to warte, żeby Wam coś powiedzieć na ten temat. Kochani, ja w tym momencie już będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że spędziliście tą chwilę ze mną również przyjemnie. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się cieplutko, buziaki, do następnego razu. Pa!